W dzisiejszym odcinku. W ogóle pasów nie ma. Zauważycie, że w Simsach, ej, no, w Simsach nie ma pasów dla przejścia dla pieszych. Pieszym nie przysługuje przechodzenie przez drogę, bo tak. Koniec. Hej, cześć. Ja jestem Radochna, a przed wami Simsy czwóreczka. Tak, znowu te Simsy. No ale powiem wam, ostatnio coś mnie natchnęło, coś mnie wzięło i tak sobie myślę, kurczę, tak, robię sobie Legacy Challenge. Dokładnie tak, spróbuję podjąć to wyzwanie, jakim jest Legacy Challenge w czwóreczce. Po prostu myślę, że czas na to, dojrzałam w końcu na to, żeby zrobić Legacy Challenge. Wybaczcie mi, nie zrobiłam domku takiego bardzo, bardzo, bardzo malutkiego, jak to przeważnie się robi, tylko z jakimś pomieszczeniem na łazienkę. Nie. Ja postanowiłam, że jak żadnych cheatów, to żadnych cheatów. Kasa skądś jest, nie można jej usunąć, bo to będzie cheat. Ale zbudowałam jej najdroższy dom, jaki się udało. Po prostu najdroższe wszystko tutaj, najdroższe kolory. Tutaj jest takie miejsce kultu świni i to, każdy z tych bambusów kosztuje 1000 coś, także spoko. Dom jest szczytem mojego artystycznego po prostu tworzenia domów. Z kim ty już gadasz? Dobra, gadaj. Artystycznego tworzenia domów, także dach. To jest moje po prostu największe wysilenie się, bo ja nie umiem budować w czwórce. No nie umiem, nigdy tego nie umiałam. Może kiedyś się nauczę. Dobra, może przedstawmy naszą główną matkę, bohaterkę, matkę początkową, głowę rodziny. Jest to Alicja Trąbka, trąbeczka, proszę bardzo, ślicznotka akurat dziś, w sensie stoi w żółtych trampkach i płaszczu. Nie za zimno ci? Mamy wiosnę w sumie, no to nie ma znaczenia. Dom w środku prezentuje się bardzo, bardzo, bardzo fajnie. W ogóle to akurat z tego jestem dumna. Takie kompaktowe wnętrze, takie no, tutaj jest po prostu łóżko, tu jest łazienka, tu jest taka kuchnia, salon. Kuchnia jest pusta, nie mamy kuchenki. Mamy jedno królewskie krzesło, tak. Każdy, postanowiłam, że każdy członek rodziny będzie miał swoje królewskie krzesło. Mogę być w innych kolorach na przykład, no, ale taki sam styl, nie? To już jest jej królewskie krzesło. Trzeba Alicji znaleźć koniecznie robotę, bo to bez tego, bez pracy nie ma koła, czy tralala i tak dalej. No, go. No, zastanowisz się jeszcze trochę. Ja bym dała pracę jakoś taką, nie wiem. Nie lubię tych, do których się jeździ, bo mnie to denerwuje. A, inżynierka? Co? Z czego to mi to się wzięło? W dodatku, nie wiem, coś instalowałam ostatnio. Dwa dodatki, ale to nie wiem. To są jakieś part joby. Na pewno będę chciała edukatorka. Na pewno będę chciała lecieć po kolei. Lecimy z od góry do dołu, oprócz tych, których ja nie lubię. No wybaczcie, ale to jest artystka sceniczna. Co jak mi do niej pasuje? Dobra, jest. Kto to? Co to? Kto tu? Co? Gdzie? Nie widzę cię, człowieku. Idziesz do nas, ale ja cię nie widzę, ej. A tutaj, dobra. To, nie, to nie ona. Ona? Nie wiem, o co chodzi. Nieważne. Dobra, co ty masz do zrobienia? Pisanie dowcipów. Jak się pisze na komputerze. No to nie wiem, idziemy skałki ogarnąć. W ogóle to jest New Crest, to jest pustoszałe miasteczko New Crest, tu nic nie ma. Tutaj mamy pancakesę, Aliskę. Tutaj nic nie ma w tym miasteczku i jest pusto. On od nas idzie dopiero, serio? Katrina, a to Katrina Caliente? Dzień dobry, pani Caliente. Cóż za ogromny zaszczyt mnie kopnął. Dobrze. Tylko teraz pytanko, gdzie te skałki tutaj były? Tum, 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 tum. Okej, okay, mamy. Tu coś jest do kopania. Zarobisz trochę, może ci kupię jakieś tam ćwiczenie muzyki najtańsze, cosik tam. Najtańsze cosik tam. Mhm. Jakiegoś... A, on z nami nie pogada, nie?
Ta, damy fotę sobie, zrobię na pamiątkę kolesia. Sława, także nie pogada z nami, no nope. Tu jest jakiś skośnooki koleś. Tu jest starsza pani, tu jest kobieta, no nie. Kapsuła czasu, mech. No nie podołasz temu, no. Nie ogarniasz życiem. Dajcie mi mężczyznę, którego pragnę. No i się możemy szukać w sumie, bo czemu by nie zacząć od szukania faceta? Można też się spełniać... Dzieciak. Mhm. Można też się spełniać artystycznie, pracowniczo, co? I tak dalej. Ale... W ogóle dużo tego jest, nie? No dzień dobry, welcome. Dobra, co tutaj, kto tutaj? Mortimer, nie. Elfaba. W ogóle L. Ostatnio widziałam u siebie gdzieś tam w Simsach. Taka dziwna. Taka creepy. W dzieciaczkach 100. Chcę ją tu przywołać. A, bo ty, ja dwa razy je zaznaczam chyba to. Dobra. A to nawoływaczka nawołuje do żarcia. Bierzcie żarcie. Nie będzie, nie was wolał. Brzuch, ani trochę, obiecuję. Dobra, biegnij. Tu w ogóle pasów nie ma. Zauważycie, że w Simsach, w Simsach nie ma pasów dla przejścia dla pieszych. Pieszym nie przysługuje przechodzenie przez drogę, bo tak. Koniec. Dobra, szukamy nie tylko miłości, ale też pieniędzy trochę. Takaś wściekła pani. Teraz rozmnożę sobie żabki. I think so. No, tu jeszcze żaba jest, koleżanko, odcięła się, Simsy, rusz tę dupkę, szybko! La, dobra. Jest. Szybko. I co my tu mamy żabę? Rachel. Centkowana żaba, bakłażan. Kiedy wybrałem te nazwy? Połów ryby sobie jeszcze tutaj. Rozmnażaj z tą grzybrzuszką. I mamy dwie takie same. Dobra, sprzedamy tą starą. Kapsułę tutaj mogę wydobyć z kamieliny. Głowa prapra Sima, co? To musi być drogie. A no widzę. Głowa w kamieniu to jest coś warte, no nie? No i teraz jesteśmy bogate. Alicja, ale masz farta. Dobra. A to jest starszy koleś. Nie, boję się, że skiśnie. Że kipnie nam tutaj i będzie żałoba. I nie będzie do niczego, to nie dojdzie dobrego. To jest Dominik Bocian. To jest dzieciak? Dostawca pizzy. Młody dorosły. Stój. No dobra, chodź do mnie na ryby. Idziesz? Prawda, że idziesz na ryby? Rarara. Idzie do mnie na ryby. Dobra, idziemy łowić. Chodź panu z pizzy. Dawaj, come on. Jęknie. To teraz tak porozmawiaj z nim trochę, jak już przyszedł. No dobra, fajnie. Przyjazne powitanie. On złowił ryba, ty coś złowiłaś? Nic. Miałem z nim pogadać, ej. Koleś. Ej, i on ten zafiksował się w rybach. Aha, super. Koleżko, przestań to robić. Perarara. No dobra. Ja cię kocham, a ty łowisz. No po prostu istny cyrk. No dobra, zostaw go, bo to jest without any sense. Tu jest Sława, tu jest ten koleś starszawy. Tu jest Summer, bo już widzę ją z daleka. Summer to jest Miko Ojo. Nie możemy z nim pogadać, coś tam. Dzień dobry. Nie możemy z nim. Dobra, to zostaw to. Rusz się i pogadaj z jakimś kolesiem. Na przykład z tym. Wygląda na kolesia
który jest zażonaty. Zażonaty. Zostaw go. Alisa, to część do ulepszenia. Dobrze, ale dlaczego ty zostawiłaś tego? Ech. Już sobie poszedł, no nie? O nie, jest tu. Z brzuszkiem koleś. Na pewno mężaty, żonaty, bo przecież jakby wyhodował brzuszek sam. Chociaż. O, chyba coś mu nie pykło. Poznajmy się lepiej. Plotkujmy. Czemu jesteś znudzony? Co ci się stało? Żołty o zadku kurczaka, może to ci coś. Snop. Snop, uwielbiam snobów. Na przykład snop siana. To tak działa? W ogóle zapomniałam, że ta simka ma jakieś potrzeby. Ona musi też swoje robić. Zobaczmy, czy on jest. Jest singlem. Fantastycznie. Wracaj do domu, zaprosisz go za chwilę. Najpierw musisz skorzystać z toalety. Dobra, mamy toaletę, a nie mamy walki właśnie. Ty będziesz łaziła pewnie do kuchni umyć ręce, bo ona jest schludna. W ogóle ona jest, tam ma dużo szczęśliwą rodzinę, bla, bla, bla. I w ogóle, nie to. Nie. To tutaj. Infantylna, schludna, zadufana w sobie. No to pasujesz ze snobem, jest idealnie. Po prostu. O, tu jakiś gwiazdor jest. Tak, gwiazdor. Dobra, zawróć dopóki jeszcze Simeon. Rozmawiaj z nim, dobra, niech będzie na razie. Nie możesz go zaprosić. No i teraz już możesz. W ogóle zobaczyła go chyba przez okno i już się spróbuje przedstawić. Chyba coś tam poczuła do niego. Silver, dawaj, chodź tutaj, koleś. Grubasku, to jest z tego. Koleś z czarodziejów tych dodatków. Ostatnio sobie tam miałam. Przyjazne, plotkujmy sobie trochę. Zapytamy o zawód cię. Tak. Zabiegę komplementy. Zdasz się biodrami. Nie wiem, czy mu się to spodoba, bo on jest bardzo znudzony. Mówię zawstydzenie. Jest bezrobotny, idealnie. Jest bezrobotny snob. Idealny ideał na męża. Idealny ideał, Boże, co? Dawaj osobistość. O, może to wyjdzie. Pięknie. O co mu chodzi? Czemu on jest cały czas znudzony? No kurczę. To w ten telefon, koleś. Słoneczna pogoda też jest idealna do rozmowy. Plotki, ploteczki. O, jest szczęśliwy. Proszę, doprowadziliśmy do stanu szczęśliwości. To może spróbujemy flirtów. Spodobało się. No i pięknie. I flirciarski. Od nudów poprzez szczęśliwość do flirciarskiego nastroju. Pięknie. Idealnie. Szkoda, że to nie 100 dzieci challenge. Ty. Pierwszy pocałunek może. Tak myślę. Już? Pięknie. Poproszę, zostanie chłopakiem. Zgodzi się? Zgodzi się? To ma pierścionek? Tylko chłopak, ten narzeczony nawet. Daj klucze do rezydencji. Mam nadzieję, że nas nie okradniesz, koleś. Ona jest głodna. Odbierz klucze do rezydencji. Oświadcz się? To mógł się przyjaźnić, kuś. Dobra, to zrobimy coś. Nie mam światła w domu. Kolacja, sałatkę. Nie mam światła żadnego. Lampki nocnej, nic. Sekundę, muszę coś ogarnąć. Okej, postawiłam trochę światełka. No bo tak wyszło. Co ty tam? Czy miała robić sałatkę? Czemu ją tam odwodzisz? Czy coś? Dobra, pięknie. To jest jakiś czarodziej na 100%. Przecież wygląda jak czarownik, czarodziej i tak dalej. Szybko, szybko, bo o, no dobra, siema. Jak on tam się nazywa? Jak w ogóle go się nazywa? Simeon. Siema, Simeoś. Simeoś. Popatki! Piękna sałatunia. Wcinaj, wcinaj. Czy masz krzesło? Czemu nie usiadłaś na tym krześle, no?
Po to kupiłam te krzesło, ono samotne stoi w kącie i patrzy na ciebie. O, nie pomalowałam tu ścian. No i co teraz? Teraz naprawię, może starczy hajsu. Dobra. Pięknie, już wszystko jest cudownie, idealnie. Niech pójdzie spać szybciutko. Jeszcze chwilę będziemy kończyć odcinek. Znowu coś tu urosło. W ogóle to ono ma niepotwierane te wszystkie... Dobra, niech wstanie najpierw. Szybki prysznic. Obudzi. Gdzie ty idziesz? A, do pracy. Nie, nie chcę żadnych studiów. No i poszłaś niedojedzona, niewyhigienowana. Jak tutaj żyć? Dobra, wróciła. Wróciłaś, trochę zarobiłaś, niewiele, ale cóż. Szybko się kąpnij, potwierasz te... Ty zapomniałaś, co masz robić, super. Pokąpaj się, rozmnóż żaby. Otwieraj te wszystkie paczuszki, nie wiem, co to jest. No ale cóż. Może się kiedyś przyda. Wow, widziałam to. To jest klocek i ten klocek, ja chcę w ogóle go wziąć. To można przydał, że herb... No dobra, okej. Okay. Nie wiem, nie zdążę nawet się wykąpać do końca. To jest klocek, który można wsadzić do zbierania tych... pierwiastków? Coś tam. Okej, szybkie rendezvous, galeria Kepsa, psotników i kawalarzy, wypij herbatę, takie mamy zadanie. To chodź kolego, wypijemy herbatę razem. Gdzie tu jest herbata? To jest herbata? Do kawalarzy, a co tam, będziemy kawalarzami? Chodź. Gdzie jesteś, kumplu? Kumplu? To jest jakiś gołąb tutaj? Coś widziałam? O tą herbatę chodziło, tak? No on usiadł tu z jakąś inną rudą, a... Ona jest sławą, Lilith. Nie jest sławą, po prostu tak dziwnie wyglądała. Lilith, przyjemniak. Dobra, mamy herbatę wypitą. To trzeba trochę tam go posmyrać. Cześć, dzień dobry. Nie, no będziemy dramatycznie, nie będziemy żadnych dramatów opowiadać. Ale obejmij. Obejmij czule. Ja cię schudnę później, ten brzuszek opuścisz, zobaczysz. Poznaj. Plotkuj. Idą łeb w łeb, proszę bardzo, jakieś powiadomienie tutaj wyskoczyło. Oświadczamy się, uwaga, oświadczyny, uwielbiam takie szybkie akcje. Oświadczyny. Pięknie. Przyjął? Przyjął. Jeszcze się cieszy, że Gołusia wybrałam. Baseball. Babcia Mróz się ma. Pięknie. Nie, nie mam wampirów. Ono tak po prostu wygląda jak blada, jakby zaraz miała coś tam i się stać. Dobra. Super. No to mamy kolegę naszego tutaj. Plany nie, no cichy się do przewesela, chociaż my nikogo nie znamy, nie? Jego tam zapytać, czy by się wbił do nas na chatę i się wprowadził. Po prostu zostanie przyjaciółmi. Haha! Nope. Jak tu się mówi? Przyjdź do mnie. Do domu. Chyba nie. Dobra. Ona niech wraca do domu, powoli, tak myślę. Ten się tak produkuje tutaj. Jaki błąd. Dobra. Okej, okay. No to co, może po prostu wróćmy do domu. Obejmij go i idź do domu. A. Czemu nie może w tej chwili pójść do domu, bo coś trwa? No nie. Dobra, to kup coś do jedzenia, ta pani tak zachęca. Fo. Najdroższą rzecz, a co tam? Zjedz sobie chociaż tyle.
Tak, zaraz koniec tego wydarzenia, nie? Godzina. Alicja ma pewne trudności z innymi pajęczkami. Jeżeli chce nabrać wprawę, powinna częściej jadać potrawy wymagających użycia takie jak fo. Alicja nie przywyka do pikantnych potraw takie jak fo. Musi pamiętać, że tonik czyni mistrza, wkrótce będzie pochłaniać mi najostrzejsze danie, jak przystało na najprawdziwszą fankę. Ostro, ostro. Aż wszyscy poszli sobie od niej, od stołu. No siema. Dobra. Już zaraz, ile tutaj? 50, niecała godzina. Jest jakaś toaleta publiczna? Halo? Cosik? To jest toaleta, dobra. Skorzystaj i jesteś w ogóle bardzo rozbawiona. Nie wiem, czy to dobrze. Alicja właśnie rozpoczęła swoją kulinarną podróż po mieście. Kawalerzy wygrywają! O mikrofon, fajerwerki, 500 golda! Na drodze do sławy, festiwal kończy się za godzinę. Dobra, super. Mamy dużo fajnych rzeczy. Mikrofony, jakieś fajerwerki, które można upchnąć, sprzedać. No i farcik. Co ty robisz? Czemu skorzystałaś? A skorzystałaś, dobra, wracaj do domu. Aha. Bo to jeszcze, dobra, jeszcze minuta. A minuta trwa teraz wieczność. Dopóki fajerwerki się nie skończą. No, super. Bum, 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 dawaj już. Domek, kochana, domek. Pewnie sami nas wygonią stąd. No i pięknie, dobra. Czy już można wrócić do domu, proszę? No, dziękuję. Jesteś taka padnięta, biedna, ty moja. Ledwo pełzasz. Ale uśmiech na twarzy jest. Szczęśliwa przynajmniej. Dobra. Niech ona idzie spać. A ja będę się z wami żegnała. Mam nadzieję, że seria przypadnie do gustu, bo jestem tak nią podjarana. Będziemy prowadzić tyle pokoleń, tyle dzieciaków, tyle. Będziemy zaludnić cały Newcrest i te moje plany w ogóle super. No a ja będę się z wami żegnała, także trzymajcie się. Cześć i czołem. Do następnego odcinka i pa pa. Cześć wszystkim. Pa.